Znajdujemy się w komorze startowej przy dworcu Łódź Fabryczna, stąd w tle słychać ogłoszenia z dworca. To tutaj rozpocznie się budowa tunelu KDB pod Łodzią, realizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny. Umożliwi to połączenia z Warszawy przez Łódź do Wrocławia, do Poznania i dalej do Berlina czy do Pragi. Podpisaliśmy dzisiaj umowę o najbardziej zaawansowanym projekcie z portfela naszych inwestycji kolejowych. Mówimy o projekcie, który włącza Łódź w system kolei dużych prędkości. Mówimy o budowie, najpierw zaprojektowaniu, potem budowie tunelu łódzkiego o długości 4 km, który nada dworcowi Łódź Fabryczna taki charakter, jaki, do jakiego został on zaprojektowany, można powiedzieć, od samego początku. W pracach przygotowawczych mamy już 1000 km linii kolejowych, a tu w Łodzi rozpoczynamy już prace projektowe. Po projekcie już tylko budowa, także program CPK bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem, realizujemy. Tutaj za mną rozpościera się przestrzeń, która doprowadzi pasażerów z Łodzi do Poznania, do Wrocławia i zapewni pasażerom dostęp do podróży krajowych i podróży międzynarodowych.